Dobromi popłyniemy łodzią do Zatoki Wraku, by teraz dla odmiany obejrzeć z poziomu wody plażę Navajo i znajdujący się na niej wrak. Właśnie nadpływa nasza łódź. Płyniemy w kierunku Zatoki Wraku. Morze jest niespokojne i kapitan łodzi poinformował, że nie będzie można przybić do plaży. Płynęliśmy do Zatoki Wraku i zbliżamy się do plaży. Z poziomu wody widać, jak urokliwa jest plaża Navajo, wciśnięta między wysokie klify i spoczywający na niej zardzewiały statek. Ostatnio silny sztorm zabrał znaczny fragment wraku z jego środkowej części. Ta część wyspy często jest nazywana wybrzeżem przemytników. Wracamy z rejsu wzdłuż skalnych klifów z grotami wyżłobionymi u ich podnóża przez morskie fale. Łódź podpływa do jednej z grot i mamy okazję podziwiać piękny błękit wody. Uformowana przez wodę naturalna rzeźba skalna zwana głową Posejdona.